Zapaliły się magazyny, w których Caritas z PS włoskiej archidiecezji trzymała pomoc humanitarną. Tą pomoc otrzymywaliśmy najczęściej z Polski, z krajów Europy Zachodniej i bezpośrednio faktycznie po przyjęciu ładowaliśmy na tiry i te rzeczy jechały na wschód kraju, na południe do osób potrzebujących. I niestety dzisiaj skutek właśnie ataki na Lwów, te magazyny spłonęły. No to jest, straty są ogromne, dlatego że praktycznie cała zawartość magazynu, który jest no, o wielkiej powierzchni, około 10 tysięcy metrów kwadratowych, wszystko zostało zniszczone całkowicie doszczętnie. I w tym też i pomoc humanitarna, ale też i produkcja firmy Fakro, która nam użycza i udostępnia swoich magazynów, ale też i zostały zniszczone ich maszyny do produkcji, które w sąsiedztwie były też zlokalizowane. W tej chwili już gaszenie pożaru jest na takim ostatecznym etapie, ale no, praktycznie z jednej strony magazyn jest całkowicie zawalony, zniszczony, z drugiej strony przez pożar po prostu wszystko zostało zniszczone doszczętnie. I też ucierpiały magazyny obok stojące, czyli sąsiadujące z naszym, też wskutek właściwie takiego no, upadku tego dronu z tym całym ładunkiem wybuchowym.